Cześć Wam, witam Was w nowym filmie i trochę duże oczy, bo jest tak jasno na dworze, a wiecie, że tutaj nagrywam przy świetle dziennym i po prostu trochę mnie oślepia, ale postaram się jakoś to wytrzymać, jak coś to się przyniosę troszeczkę obok, jak już będzie takie słońce bardzo intensywne. Mam nadzieję, że dam radę, bo dzisiaj chciałam nagrać znowu makijaż gadany, bo mam ochotę na cat quiz znowu. Ja się tak zakochałam w tych po prostu cat quiz ostatnio, że cały czas po prostu mi robiła ten efekt jakoś tak mega mi się spodobał i mam pomysł na taki cat quiz w neutralnych kolorach dzisiaj, ale z taką nutką koloru w postaci linera. No zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie przechodzimy do rzeczy. Mam już zrobiony makijaż twarzy i brwi, tak jak widzicie, żeby nie przedłużać. No i dalej będę sobie nakładać bazę na powieki. Jest to baza z Inglot. Dzisiaj pomyślałam sobie, że będę używać paletki Kylie The Bronze. Zobaczcie, jakie słońce. Aż mi światło ucieka, tu muszę Wam pokazywać. Na początek użyję sobie tego cienia takiego neutralnego, beżowego. Jak zwykle pierwszy krok, który zawsze wykonuję, żeby sobie wszystko zmatowić, żeby ta baza też tak trzymała się w miejscu. Powiem Wam, że nieźle mnie oślepia, a nie oświetla, więc chyba się od razu przeniosę, bo nie dam rady tutaj nagrywać z otwartymi oczami. Powiem Wam, że przepiękna dzisiaj jest pogoda, jest tak właśnie jasno, słonecznie i już nie mogę się doczekać, aż się w coś fajnego ubiorę i pójdę do pracy. Żartuję oczywiście, nie chcę mi się iść do pracy, ale pogoda jakoś tak zachęca, żeby po prostu działać. W każdym razie kolejne cienie, po które sięgnę, to będzie mieszanka tych dwóch tutaj. No i połączenie tych cieni będę tutaj nakładać powyżej załamania powieki. Tak dosyć intensywnie. Takimi okrężnymi ruchami staram się nakładać te cienie. Aby od razu to wszystko się ładnie rozblendowało. Pędzelek, którego używam, to Hakura H77, który właśnie jest taki fajny, jak widzicie, lekko jakby zaostrzony, dzięki czemu większość tego cienia jest w tym miejscu. Jak go przykrzywię sobie w tą stronę, to od razu brzeg mi się blenduje i nie ma takiej ostrej linii. No i dalej, kolejny cień, po który sobie sięgnę, to będzie ten tutaj taki ciemny brąz. I ten cień będę już tutaj nakładać tak głębiej, ale też troszkę powyżej, bo cut crease chciałabym odciąć odrobinkę ponad moim naturalnym załamaniem powieki, żeby było je rzeczywiście widać. No i dalej dołożę sobie dosłownie odrobinkę tego najciemniejszego cienia, czyli takiego prawie że czarnego, bo on nie jest w 100% czarny, tylko taki, wiecie, nadal w brązie, ale mega ciemny. I troszeczkę sobie tutaj dołożę właśnie jeszcze powyżej. No i dalej, tak jak przeważnie, kiedy robię cut quiz, to sobie sięgam po troszeczkę korektora MAC Prolonger. Chciałam się zastanowić, jak się nazywa, jak widzicie, już tutaj sobie zrobiłam. I właśnie tnę powiekę od tutaj wewnętrznego kącika, aż tak powyżej właśnie załamania. Najpierw wyznaczam sobie tak mniej więcej kształt, a później staram się, żeby był taki sam jak w tym oku, albo bardzo zbliżony. Okej, i dalej po zaznaczeniu właśnie tego obcięcia powieki sięgam znowu po ten jasny cień i będę go nakładać na wewnętrzną część ruchomej powieki. Ja nadal, wiecie, uczę się tego obcięcia powieki, bo kiedyś jakoś nie robiłam tego w ogóle, a ostatnio zainspirowałam się makijażami instagramowymi, tak sobie trochę eksperymentuję, także no uprzedzam, nie jest to idealne, ale bardzo się staram. I następnie sięgnę sobie po ten cień tutaj, tego wyblendowywać tutaj tak gdzieś od połowy powieki, może troszeczkę bliżej nawet wewnętrznej części. I dalej na zewnętrzną część nakładam ten ciemny, taki bardzo ciemny brąz. I tutaj mogę zatrzeć sobie troszeczkę tą granicę cut quiz. Głównie mi na niej zależało tutaj od wewnętrznej części oka. No i dalej robię sobie kreskę, którą zaczęłam robić bez Was, bo byłoby mi ciężko wyznaczyć kształt. Tutaj mam trochę niewygodnie, jak się powtarzam już nieraz. W każdym razie robię sobie właśnie
kreseczkę, dosyć taką grubą i intensywną. Okej, i następnie przechodzę do dolnej powieki i zacznę sobie od tego cienia tutaj. I takim dosyć rozłożystym, sporym pędzelkiem, jak na dolną powiekę, ten cień sobie blenduję właśnie tutaj na dole, na całą długość dolnej powieki. Następnie sięgnę sobie po ten cień tutaj. Tutaj zaznaczam tak gdzieś od połowy powieki do po zewnętrzny kącik, powiedzmy. No i na końcu ten cień, taki bardzo ciemny brązik, i też go blendowuję i staram się trzymać tutaj tak dosyć blisko linii wodnej i bardziej przy zewnętrznym kąciku, a tutaj dalej tylko, wiecie, tak odrobinkę zahaczam, ale skupiam się na zewnętrznej części powieki, dolnej oczywiście. No i dalej, uwaga, sięgam sobie po żółty liner. Jest to liner z NYX Vivid Brights w odcieniu Vivid Halo. Tak wygląda. I będę sobie robić taką drugą kreskę, nie do końca, tylko tak zaczynając od wewnętrznego kącika, aż tak, no zobaczymy do którego momentu. No i w tym miejscu gdzieś tak kończę. I poprawię sobie tą czarną kreskę, tam gdzie za bardzo na nią najechałam. I sięgam jeszcze raz po ten żółty liner i robię kreskę tutaj pod spodem naszej jaskółki. Następnie na wewnętrzny kącik nałożę sobie ten cień, tutaj taki rozświetlający. I dalej sięgam po błyszczący liner z Golden Rose, złoty Extreme Sparkle Eyeliner w numerku 103. Będę go nakładać troszeczkę tutaj na wewnętrzną część dolnej powieki. Troszeczkę go rozcieram, jeśli potrzeba, żeby nie był aż taki, wiecie, żeby nie była taka ostra linia, tylko żeby po prostu tam był taki błysk. I na linię wodną miałam nałożyć czarną kredkę, ale chyba zostawię to, żeby było takie chociaż trochę naturalności, i nałożę sobie taką w odcieniu cielistym. Ok, jak widzicie, przyklejam rzęsy. Są to rzęsy z firmy Coco Lashes i jest to model Diva. Zobaczcie, są przepiękne. Kupiłam sobie ostatnio i jestem zachwycona. Bardzo takie włochate. Przejdziemy sobie do wykończenia twarzy. I na początek użyję sobie paletki do konturowania z Golden Rose Contour Powder Kit. I tak to wygląda. I na początek użyję tego ciemniejszego odcienia. No i tym sobie zaznaczam tutaj kości policzkowe jak zwykle. I tak ocieplam bardziej twarz niż konturuję. Wiecie, że ja wolę ten efekt zdecydowanie bardziej niż takie ostre konturowanie. Fajny jest ten produkt, tylko mam wrażenie, że troszeczkę zbyt wpada w pomarańczy ten odcień. Niby nie jest to taki bardzo intensywny efekt, ale jestem przyzwyczajona, tak jak do Bahama Mama, on ma taki oliwkowy odcień, to ten jest troszeczkę taki ciepły. I w takiej zupełnie innej tonacji. Mam wrażenie, że w kamerze w ogóle nie wygląda na nic z pomarańczą, ale na żywo taki minimalny efekt jest dosłownie. Nie jest to taka, wiecie, chamski, nie jest to taki chamski ciepły bronzer, ale ma w sobie taką odrobinkę pomarańczy. Dalej, jako powiedzmy, że różu, używam Bon Desert z The Balm. On też jest taki trochę a la bronzer i powiem wam, że ma dosyć podobny odcień do tego bronzera, którego przed chwilą użyłam z Golden Rose, tylko właśnie trochę bardziej taki oliwkowy. Używam go jako różu właśnie. No i rozświetla to, po jaki sięgnę, albo najpierw może użyję sobie tutaj Becky Luminizer dla takiego trochę rozświetlenia, ale z użyciem bronzera. Jakoś tak mi naszło, żeby może go użyć, więc tutaj troszkę sobie nałożę na ten bronzer. Ale to daje fajny efekt, tylko tak naprawdę subtelnie staram się to zrobić. I tu troszeczkę na czoło, podbródek. No i jako rozświetlacza używam Mary Lou. I przechodzę do makijażu ust i chciałabym zrobić neutralny kolor i będę używać pomadki Times Square z Colourpop, ale pod spód nałożę sobie taki brudny róż, jeśli chodzi o konturówkę, żeby troszeczkę wyrównać ten kolor, żeby nie był aż taki całkiem nudziakowy. Wiecie, że ja lubię, jak taki jest ten nudziak trochę bardziej w różu. A nie powiedziałam wam, konturówka to numerek 305 Classics z Golden Rose. I dalej właśnie nakładam pomadkę. Ja mam, że mam trochę suche usta ostatnio i dużo nakładam sobie balsamów, olejków, bo
bardzo się przesuszyły ostatnio. No i tak, słuchajcie, wygląda skończony makijaż. Dajcie znać, jak Wam się podoba, dajcie kciuk do góry, jeśli Wam się podoba. Bo mi się strasznie podoba, zwłaszcza właśnie oko. Oczywiście moim zdaniem jest mega efektowne, bardzo fajnie wygląda. Z tymi żółtymi kreskami. Coś takiego innego, prawda? Z tym żółtym linerem, bo zazwyczaj nawet jeśli robię kolorową kreskę, to jest to albo jakiś róż, albo niebieski, a nigdy nie robiłam chyba czegoś z żółtą kreską, więc takie coś troszeczkę innego, więc dajcie znać koniecznie, jak Wam się podobało. Więc to było na tyle, dajcie kciuk do góry, skomentujcie koniecznie, jak Wam się podoba makijaż i dajcie znać, w jakich kolorach powinnam wykonać kolejny jakiś taki bardziej kreatywny tutorial i chętnie spróbuję podjąć wyzwanie i właśnie popróbować innych kolorów, może ktoś jeszcze nie tak bardzo aż nie próbowałam i właśnie dajcie swoje pomysły na jakieś bardziej interesujące, kreatywne makijaże. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa! You said the same thing I told ya. My eyes are clear.